Mafia Fryza. Półtorej godziny kontentu! Karol z nieba spadł dla wujka. Tak! Zobaczę sobie mafię, jak mi się znudzi, to nie będę oglądał. Już za chwilę do tego domu wprowadzi się 12 influencerów. Będą się oszukiwać, kłamać, będą manipulować. Na pewno pojawią się jakieś zdrady, ponieważ walczą o gigantyczną pulę, czyli 50 tysięcy złotych. O gigantyczną pulę 50 tysięcy. Ja nie mówię, że to jest mało pieniędzy, no ale no, zapraszasz tam ludzi, którzy tyle zarabiają w tydzień, no. Witam w trzecim sezonie Mafia IRL. Od kiedy Naruciak nie jeździ Teslą obsraną? Tylko jakimś RS-Q8, czy co to tam jest? Jestem Fausti, jestem częścią grupy Gen Z. Nagrywam na co dzień na YouTube. Brałam... Kto by się spodziewał? Już udział w podobnym programie, więc... Ja to mam nazwisko Fugińska, stary. Ciekawe, czy to od Fugi jest po prostu. Masz taką fugę, że jesteś Fugińska, stary. Nie wiem, Freeze stracił szansę, żeby tam Fagatę dokoptować, nie? Fagatę i jeszcze Lilę Janowską. Kotet, to by kamerkę tylko posadzili, kontent by się robił sam. Dokładnie. Jeszcze każdemu dać, że nie mogą ich wyjebać przez 4 odcinki. Co by nie mówić, to Blowek ma najlepiej, nie? Z trzema kobitami. A Gimper się cieszy, ta on ma najlepiej. Wy jeszcze nie wiecie. A. Z Gimperem nie chciałbym mieć pokoju, bo bym... A, daj spokój. Siema, ja jestem Freeze, jestem influencerem, youtuberem, ale też byłem gospodarzem dwa razy w tym programie i myślę, że to mi bardzo pomoże. Mierdzi tu jakimś kłamstwem. Mafiozów jest trzech i ich zadaniem będzie wyeliminować resztę z gry. Będą codziennie w nocy spotykać się razem i wybierać sobie jedną osobę, którą wyrzucą z programu. Reszta z was będzie obywatelami. Waszym zadaniem będzie dowiedzieć się, kto jest z mafii. Począwszy od jutrzejszego dnia będziemy mieć codziennie spotkanie miasta i na tym spotkaniu to wy będziecie decydować, kogo wyrzucicie po prostu z tego miasta. W grze będą karty, karty mocy, których będziecie mogli korzystać. Te karty albo będziecie wygrywać w zadaniach, albo będziecie je po prostu otrzymywać ode mnie rano, wedle mojego uznania. Karty te mają wielką moc, ponieważ możecie dzięki nim dowiedzieć się, kto jest w mafii, jaka jest na przykład płeć mafiozów, ale też mafia dzięki tym kartom może na przykład siebie ochronić albo namieszać wam w intrygach. Czyli karty są zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. No to teraz jeszcze kwestia, o co walczycie, tak? Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę, ponieważ walczycie o 50 tysięcy złotych. Przygotowałem dla was serię zadań, które będziecie wykonywać codziennie i za ich wykonanie zbierać będziecie po prostu kasę do wspólnej puli. Także jest tylko jedna pula, zarówno dla mafii, jak i dla obywateli. I tylko jedna ze stron wygra te pieniądze. Kupiłem specjalnie dres, żeby biegać, skakać i myślę, że to mi pomoże wygrać program. Ja zdecydowanie tutaj postawiłem na sprawność i ja biorę to poważnie. Dla mnie to jest gruby challenge. No to jak będziesz za dobrze zadania robił, to dostaniesz tam nabój w tym. Dostaniesz tam nabój w pudełku i pojedziesz do domu, nie? To już nie tacy byli, nie tacy sprawni. I nie tacy zaangażowani. Ku czci ostatniego wygranego, który oszukał nie tylko obywateli, ale i mafię i produkcję, wprowadzamy kartę impostor. Kartę impostora Mortalcio wręczy jednemu z mafiozów. Jestem już tak ustawiony do końca życia, że potrzebuję po prostu osoby, która przejmie to wszystko. Ja chcę jechać na wakacje. Ja już nie chcę się stresować tym wszystkim. Chcę być po prostu przy biureczku i... Nie chcę brudzić rąk, dlatego potrzebuję... Szukasz swojego następcy. Tak. Karta ta powoduje, że możesz co prawda wygrać wielkie uznanie od Mortalcia, ale wygrywasz tylko, jeżeli wygrasz sam. Zajebiste. Nie chciałbym tej karty. Dobre w ch... Co bardzo ważne, ani wy, ani widzowie do końca tego programu nie dowiedzą się o tym, kto był impostorem. O tym dowiecie się dopiero w naszym ostatnim, łączonym odcinku, w którym pojawią się również dodatkowe intrygi i wątki. Ale oprócz tego, że wylosowałem, kto będzie impostorem w tej edycji, będę również waszym narratorem. Moi drodzy, myślę, że wystarczy tego wstępu. Chciałbym, żebyście teraz poznali dom, w którym będziecie mieszkać. I też zachęcam was do tego, abyście zapoznali się z nowymi kartami. Wsparcie. Wskaż gospodarzowi osobę, z którą będziesz bezpieczny podczas najbliższej narady mafii. Dwie osoby, jesteś z kimś safe, mega dobre. No. Jezu, ale jestem piękna co? Ja siebie nie poznaję, chyba mnie tu nie ma. Ej, kto to jest? Ja pierdzielę. Stary, Kostek jest dzisiaj w tej edycji. Przecież my nie możemy pozwolić sztucznej inteligencji przejąć władzy. O, Bartula w końcu ma zielone włosy. Stary, wyglądam jak debil. A to ja? Mocno. A ja nadal jako jedyna nie jestem na czarno ubrana. No. Pasowałoby mi jeszcze plus 50 kilo. Myślę, że to jest najlepszy moment na to, abyście dowiedzieli się, czy jesteście z mafii,
czy jesteście obywatelem. Dlatego zapraszam ze mną. W tych kopertach znajdują się informacje dla was. Także bardzo proszę, abyście wzięli sobie swoją kopertę i dowiedzieli się, czy jesteście w mafii, czy zostajecie obywatelem. Czy mogę coś powiedzieć, zanim wyjdziecie z tego pokoju przeczytacie zawartość tej koperty? Tak. Bardzo miło mi się z wami gadało przez ostatnie 2 godziny. Ja, ale zrytka! Wiesz, jakie emocje mi towarzyszą najgorsze teraz? Wiesz, to znam. Ja już po prostu to znam. Ja znam to swędzenie, które teraz przechodzę, nie? Uwaga. Dobra, dobra, dobra. Patrz. 132 BPM. Uczestnicy oprócz karty, dzięki którym wiedzą, czy są obywatelem, czy mafią, dostali też identyfikatory, które okażą się kluczowe w jednym z zadań. Dobra, identyfikator, patrzcie. Tomasz Działowy, zawód youtuber, pseudonim Gimper, zamieszkały Warszawa. Bandyta Fest, no. Jezu, a ty, ty taki jesteś inny już? Ej, patrz, patrz, idzie mafioza! Drugi raz mafioza idzie! Ej, słuchajcie! O, Bartek, dobra! Ej, jak dobra, ja muszę przypilnować tego mojego chłopa. Bardzo fajnie, podoba mi się. Jestem zadowolony. Witam obywatele! Bardzo fajnie, podoba mi się. Jestem zadowolony. Witam obywatele! Cześć! Jestem bardzo zadowolony. Ja wolałbym być mafią, tak szczerze. No? Bony jest obywatel. No. Nie dało się gorzej, nie? Ja też jestem obywatelem. No i chłopie, mamy sojusz. Wy też jesteście obywatelami, zarobiliście. Ej, dobra. Ej, słuchajcie. Wśród nas tu jest mafia. Na pewno już jest. Na pewno. Na pewno już jest. Chciałbym zostać... Wydaje mi się, że obywatelem mimo wszystko. No dobra, mam kopertę. Obywatel, mafia czy... impostor. Klątwa. Ale jest po mojej myśli, jest bardzo, bardzo dobrze. Przyszedł kolejny obywatel, witam! Witam, witam. Z kim sojusz robimy? My już mamy, bo my sobie powiedzieliśmy, wiesz, czy jesteśmy z mafii, czy nie. Tak, bez kłamania. My już wiemy, ale... Dostałem kiedyś propozycję mafii na pierwszą i na drugą edycję, ale nie miałem czasu odebrać telefonu. Znaczy, dzwonił do mnie taki numer, którego nie miałem w kontaktach i nie odebrałem. Ale czasowo by się pokrywało. I teraz zapytasz, czy to był ten sam numer? No nie. Ale... No ale tak myślę po prostu. No. Ale na następnym ten. Tak! Na następnej, na czwartej edycji myślę, że na 50% wystąpię. Są takie plany nawet. To konkretnie planuję? No mówię ci. W dużym skrócie też nie chcę tutaj zdradzać kulis negocjacji. Na 50% będę w następnej mafii. Ja chcę, oni nie. 50%. Na pewno nie będę. Ale zjechałeś tych, co są obywatelami w tym momencie. O, Fausty się poczuła urażona, więc ona jest bezpieczna. Bardzo nie chcę być mafią. Po prostu tak tego nie chcę, bo po prostu wiem, że wtedy stanę się celem, a nie chcę odpaść. I chcę raczej rozwiązać zagadkę. Nie, słuchajcie, Żaba na 100% jest mafia. Idzie mafia. Ej, 100% mafia. Ty jesteś, już to rozkminiliśmy, że no, ty jesteś. Musisz być. Jakbym był mafią, to bym już nakręcał na innych. O, a to robi Karol. Dokładnie, więc jedziemy z tobą od początku. Żałuj, że go nie wiedziałeś, jak tu wszedł. Jak wszedł, to tak, o, jestem obywatelem, super. Od mafia nie wie od początku, kto jest z mafii, tak? Tak? Dopiero na obradach się dowiedzą. Nie, ty się dopiero dowiesz o twoich ziomach. Na obradach dzisiaj się dowiesz. Ale czaicie? Jaki to jest manipulator? Nie słuchajcie się go. Każdy 3 osoby typuje, 3 osoby typuje. 3 osoby, które... Teraz mafii. Naruciak. Freeze. Uważam, że kurwa to wejście mi zrobiło, tak? I uważam, że kury, że go specjalnie wpierdolę drugi raz na mafię. Ja myślę, że, że Lulitka jest. Nie, nie, ja bym nie uciągnęła myślę, że tego. Aga. Nie wiem czemu, po prostu ci się oberwało. No i Freezus. Serio? No. A to co mu się z nim sojuszuje? Bo drogą trzeba mieć blisko siebie. Bo jestem też jestem z mafii. Ja myślę, że Blowson jest, tak szczerze. To zmienia magię na Blowson. Kasi? Tak. Ej, wtedy jest mega dziwne. Kasia, no i Gimper, bo jest za cicho, nie? To taka moja wymarzona mafia to Tomek, bo on bardzo chciał i to byłoby fajne, bardzo by się chyba spełnił w tej roli. Karol oczywiście. Spoko jest jedna rzecz, jak są te nagrywki, że nigdy telefonu nie ma w ręce, nie? A telefony na pewno używałem, tylko nie wiem, czy im na dzień nie zabierałem tych telefonów i dopiero po nagrywkach im nie oddają, nie? Chociaż nie, bo były zadania, gdzie na przykład albo coś liczyli, albo latarki używali, czyli mają ze sobą, ale ich nie używają. No i tutaj rodzynek, Fausto. Ale jakby ja nie rozumiem, dlaczego. Chciałem tylko powiedzieć, że Fausti, zmieniłaś bardzo swoje zachowanie po kartach.
tej edycji Mafii nie będzie teraz spotkania Mafii. Mafia się nie pozna. Mafia nie wie, gdzie ma odbywać swoje spotkania. I dzisiaj wszyscy odkryjecie to miejsce. To będzie waszym zadaniem. Za to zadanie dostaniecie kupę kasy, jeżeli uda wam się je wykonać. W Mafii moim zdaniem jest Gimper, Freeze i Faust. Pierwsze chwile, kiedy mieszkańcy domu Mafii dowiedzieli się, po której stronie są. Mają bardzo ciekawe prognozy do tego, kto jest w Mafii. A myślicie, że bardziej ja bym się nadawał na obywatela, wiesz, że rozkminiam tutaj, kto wkrawali, czy bardziej na Mafię, że wiesz, że taki typowy syn kurwy, tu się wafluje z kolegami, a potem im wpierdala kozik w nocy. Na impostora! O! Aczkolwiek wydaje mi się, że moje wybory ich bardzo zaskoczą. I myślę, że kury może być... Kury zmienił zachowanie. No zachowuje się tak, jakby totalna zmiana w ogóle. Od momentu, jak wszedł do tego, widać, że go to stresuje, mam wrażenie. Chciałabym ci powiedzieć, żeby nasz związek nie ucierpiał na tym programie i chciałabym ci powiedzieć, że jestem czyściutkim obywatelem twoim takim i żebyś mi uwierzył. Mam jedną osobę, która mi ufa, bezgranicznie jest to moja dziewczyna, ale ja znowu jej nie ufam. Nie no, ja nie jestem z Mafii, to ci mówię szczerze. Nie, w ogóle mu nie wierzę, ej! Mam się wiadomo najlepiej tutaj z Patrykiem, mieszkam z nim, to jest mój chłopak i patrzę na niego i ja mu nie wierzę, po prostu. No czyli założenie, żeby pogodzić parę, czek. Jak możesz mi nie ufać? Ja jestem tak, jak byłam. Gimper mówi, że trzeba Freeza zostawić, bo robi chaos, bo robi coś. Albo Freeze jest z Mafii, albo bardzo poddymia pod kątem, on jest kontencia. Głupie, jak ktoś z pary znowu będzie w Mafii i na przykład byłby to kury i znowu miałby kogoś, kto wiesz, kto robi to, co mu powie, nie? Bo to poprzednią Mafię. Trochę nie wiem. Już Gimper z Freezem są w Mafii i chcą się obronić. Chcę, żeby oni myśleli, że jestem w Mafii, bo w pierwszym dniu nie ma obrad miasta. Nie mogą mnie wyrzucić. Mogą, żeby mnie wyrzucić tylko Mafia. Więc ja muszę, ja dzisiaj troluję na maksa. Robię tak, żeby myśleli, że jestem mafiozem, bo chociaż dzisiaj przeżyję. A co będzie jutro, to... A jakbym był mafią, to bym wydolił Freeza w pierwszym odcinku i zapytasz dlaczego. Chyba dla kontentu. Dzisiaj już trochę zastanawiam. Dobra. No i myślisz, dlaczego ja gadam tak dużo? Bo pierwszy dzień bo musisz być niebezpieczny, tak? Ja jestem z Mafii! No wiesz, ale ja nie potrafię stwierdzić, czy Freeze jest taki, że on tak gada, no, czy serio jest. Bo jeżeli on tak gada i jest mafią, to dobrze mu idzie, żeby zbudzić zaufanie, że nie jest. Gimper i Faustyna, to są moi podejrzani. Co tam, szefowe? W kogo strzelamy? No właśnie, ty jesteś git. Ja generalnie bym wolał sobie poprzekminiać, poobserwować, porobić jakieś tego typu rzeczy, nie? Bo to jest zawsze spoko. Ale będę zabijał, niestety. No właśnie, twoja poprzednia wypowiedź zabrzmiała. No, będę zabijał. No ten Gimper tak śmierdzi, ale to jest zbyt obvious. To jest idealnym, czarnym charakterem. Mi mega Gimper śmierdzi. No, ale wiesz co? Nie, ja w ogóle uważam, że Gimson... Że Gimson jest właśnie taki... jestem w Mafii. I co? I was wszystkich poznam, ja tam was rozłożę. Gimpera trzeba obserwować, dlatego że on ma takie nastawienie teraz. A jak zaczną odpadać ludzie, zacznie być zagrożony, to trzeba zobaczyć, czy to jego podejście, że jestem w Mafii, was wszystkich rozpykam, okay, czy się nie zmieni. Jeśli się nie zmieni, to znaczy uważam, że jest obywatelem i że po prostu się nie czuje zagrożony, a jeśli się zmieni, to znaczy, że jest w Mafii i że po prostu się poczuł zagrożony i faktycznie zmienia swoje zachowanie, dlatego bo się przestraszył. Ja myślę, że po nim nie będzie właśnie w ogóle tak widać, bo on widać, że jest mocny z psychologii. Myślisz? Bardzo, no. On tutaj jest najtrudniejszym, wydaje mi się, zawodnikiem pod kątem psychologicznym i niezależnie od tego, czy jest obywatelem, czy w Mafii, bo on będzie chciał wygrać i zrobi wszystko, zmanipuluje. Czyli dzisiaj ktoś odpada, tak? Dzisiaj tak, odpada przez obywatel. Obywatel. I dla mnie to jest prosta sprawa, że jeśli dzisiaj nie odpadnie Karol, to znaczy, że jest w Mafii, po prostu. Jeśli Karol dzisiaj nie odpadnie, to jest mafia. Z Mafii, tak. Typowo. Nie wyrzucajcie mnie, błagam. O, jego obywatele mnie wyrzucą jutro, to będzie fajniejsze. Mafia jest zawsze cicha i uważam, że ani ty nie jesteście mafia w Mafii. Mafia jest zawsze cicha. Jesteście obydwoje obywatelami. Mafia jest zawsze cicha. Ale stary, każdy mafia zabił cicho, zawsze, w każdej edycji. Też tak, jakby też to zauważyłem. Po kolei każda osoba będzie do mnie podchodzić, ja będę pytał jedną rzecz i będziecie tutaj wracać. Tak się wymieniać. Zrobimy to dosłownie w 2-3 minuty, dobra? Nagrywamy to po to, abym mógł przekazać mafii informacje tylko dla nich. Otóż w dzisiejszym zadaniu pod mostem znajduje się koperta, w której jest karta dla mafii. Ona może wam lekko pomóc, ale też idąc po nią możecie się bardzo narazić. To jest informacja dla ciebie. Pomimo, że to dopiero pierwsze intrygi, widzę, że już zaczyna to siadać ludziom na głowę. Faustynka miała taki jeden moment, w którym Karol coś tak trochę zamącił i powiedział tak, no tutaj wujas na pewno wybrał osoby kontentowe do mafii, tylko tak, że nudna osoba raczej nie będzie w mafii. I Fausty wtedy... A jak to? I się taka jakby oburzyła, nie? Coś w tym stylu. Coś takiego było. I to było to jakby jedyne podejrzenie, dla którego ja myślę, że Faust jest w mafii. Najważniejsze w wyborze mafiozów, co jest? Muszą to być osoby, które robią content. Nieprawda to jest też.
one są do końca programu, najprawdopodobniej są do końca programu, znaczy na 90% mafia, któryś z nich. Nie, w mafii są... Więc muszą to być osoby, które robią kontent. W mafii na pewno jest jedna osoba, która jest taka... Cicha woda. Neutralna bardzo. Moim zdaniem, kto jutro dostanie kartę, to ma stracę z obywatelem. Szczególnie dlaczego jutro? Bo na początku musi pomóc wujasz obywatelom. A jeżeli by tak nie było, to na pewno dostanie kartę jeden obywatel i jeden mafiozo. Na pewno nie dostanie dwóch mafiozów jutro karty, na 100%. Jutrzejszych osób na pewno, z tych, którzy dostaną kartę, jedna jest obywatelem, na 100%. A na ludziach mam wrażenie, że tak, jakby mafii to nie zagraża. Moją pasją jest zebranie wszystkich psajdaków i picie wody. Tak czuję, że wygrał, nie? Będzie okej. Okay. A teraz przyszedł czas na zadanie. Dzisiaj waszym zadaniem jest odkrycie kryjówki mafii. Ostatnie poszlaki, jakie mieliśmy w poszukiwaniu właśnie tej kryjówki, były tutaj. To jest wasze zadanie. Nasze pierwsze zadanie zaczęło się od pomnika. Wujas nas tam zabrał i powiedział, dobra, to tutaj jest pierwsza zagadka, jedziecie. I ja już byłem taki, że widziałem, że pod drzewem leży notes, tylko głupio mi było się wyrywać, jak Łuki mówił, no bo trzeba do prawda, starszych ludzi schorowanych mieć szacunek, więc nie ten, ale jak tylko było start, to widziałem, że trzy osoby od razu podleciały po notes. Masz to! Znalazłem jak coś, jestem dobry. Ja to pierwszy widziałem. Drogi pamiętniku, w naszym mieście pojawiła się mafia. Od kiedy się dowiedziałam, czuję narastający strach. Ludzie ciągle są podejrzliwi, unikają rozmów. Boję się wychodzić po zmroku, wielokrotnie sprawdzam zamek. Na razie mogę pisać tylko do ciebie, mając nadzieję na lepsze jutro. Hania. No, ja wiem. Okazało się, że to pamiętnik Hani. Gdy dzisiejszego wieczoru byłam zmuszona wyjść z domu, w oddali ujrzałam podejrzaną bandę. Zdążyłam przed nimi uciec, jednak na środku całej grupy stał mój ukochany. A, ty są poprzednie mafie po prostu. Aby tylko... Nawiązanie, no. Aby tylko mi się przewidziało, i Hania. Moje podejrzenia stały się prawdziwe. Nie mogę w to uwierzyć. Świeży jest w mafii. Tak, przecież nasza miłość miała wszystko zwyciężyć. A teraz siedzę i nie wiem, co zrobić. Dobra, już to jest monotematyczne, Hania. No i są powyrywane kartki, więc musimy znaleźć kolejne części. No. Co ty wyrwałeś? Nie wyrwałem! Mafia! Takie było! Ja rozkminiałem głównie, czy będziemy mieli dramę z uwagi na to, że to może być... Czy to jest zabytek? Czy ja naruszę zabytek? Bo nie chcę mieć dramy, bo wtedy na to wejdę, ale nie, no to może być zabytek. Nie, ja nie będę ryzykował, nie? To jest wizerunek. Ja raczej rozkminiałem damage control, więc pomyślałem, a niech oni to rozwalają. Hej! Dobry! Mam to! Cztery karty. Wyrzucam pamiętnik, to jedyne co mi pozostaje, błagam pomocy. Ostatnia. Niech tylko ktoś go znajdzie. Znalazłem. Znalazłem pamiętnik, no ale to szukamy, szukamy jeszcze innych. Ej, kto ma pamiętnik? Freeze, Karol, ile kartek zostało wyrwanych? No i zgodnie z moim planem od samego początku zacząłem trollować, czyli nie wiem, szukałem jakichś w ogóle losowych rzeczy, mówiłem, że oni coś źle robią, mimo że wiedziałem, że dobrze, zabierałem im te przedmioty, które już znaleźli. Moją uwagę zwrócił Karol już od początku i myślę, że nie tylko moją, a wszystkich, no bo wziął ten zeszyt, zaczął z nim biegać. Daj, chcę sprawdzić dla pewności. No to czekajcie, jak były cztery, to ale ja jestem z mafii, ale jak było sześć, to ty jesteś z mafii. Stary, po prostu pokaż dla weryfikacji. Siedem, no w dupę. Osiem, dziewięć. To jest druga, dziewięć. A w dupę, to dużo. Czyli ja i Gimper jesteśmy z mafii. Drugą osobą, która zwróciła moją uwagę, była Faustyna, która zauważyłem, że podnosiła płytę chodnikową. I ja zwróciłem uwagę, że jest tam napis, a ona zaczęła to odkładać. O, jest napis. No Faust, ty tutaj widzę, że encyklopedia powszechna, tom 11, strona 80. Ej, mamy coś! To jest, mój drogi, w chacie. Dobrze. Czyli musimy iść do chaty, według mnie. Podbiegliśmy do biblioteki. Dawaj prawo! Tu jest biurko! Patrz! To na 11, nie, to 11. Encyklopedia poprzednia. Nie, to 37! A tu masz. Wielka historia świata. No i był straszny rozgardiasz. Szukaliśmy w książkach, wzięliśmy nieodpowiednie. Encyklopedia powszechna, tom 11. To nie jest encyklopedia powszechna. To jest wielka historia świata! Żartor jest z mafii, chciał nas oszukać! Faktycznie znaleźliśmy tą encyklopedię. Mam! Masz? Powszechna, tom 11. Żartor jest nie z mafii, znalazł książkę. Pokaż. Siadaj. Jest, dobra. Najmniejszych. Najmniejszych? Najmniejszych ale jest. Ale gówno.
Czy to pomogło? YouTuber jest z mafii? Nie. Nie ma książki. Jest zaznaczone słowo najmniejszych. Tak. Może? Czy ja mogę to tu wsadzić, żebyśmy to zbierali w jedno miejsce? No tak, tak, ja chętnie to wezmę. Tak, dobrze. Nieźle, dobra, dałem kartkę mafii. A wiecie co, ja uważam, że my przegapiliśmy jeszcze coś pod pomnikiem. Mam teorię. Tu jest zaznaczone najmniejszych, tak? Tak. To jest najmniejsza książka, jaka była na tej samej półce, co tam. I słuchajcie, jak otworzyłem, jest zaznaczone miejsce, patrzcie. Mój najmądrzejszy pomysł, nie? Ale to jest poplamione. Dobra, on... Też tak uważam, że to jest poplamione. Oni... Nie, to jest to. Wsadźcie to w dupę. Dzisiaj w puli jest pomiędzy 10 a 15 tysięcy złotych. Okay. Jeżeli w przeciągu 30 minut nie będziecie robić danego etapu dzisiejszej zagadki, to ja będę wam obcinał tą pulę i dawał podpowiedzi. Ale szukajmy kartę! Faustyna ma rację, chodźcie! Bo nie ma sześciu kart, to chodźcie podpowiedź! Uczestnicy pogubili się w pierwszym zadaniu, ponieważ skupili się tylko i wyłącznie na jednej jego części. Nie znaleźli kodu i nie znaleźli koperty, która znajduje się pod pomnikiem. A może pod tym? Tak! Donicę przesunąć! Patrzcie! Ta jest dalej, ta jest bliżej, tak, pod donicą. No, na boczek, tak. No, po, może pod tamtą. Ej, znalazłem! O! Tutaj, pod tym! Spoko! To jest mokry cały. Twoja karta mafii. Oszczuk? Oszczduk. Gadery poluki. Ej, tak, to jest to. Gadery poluki. To jest metoda szyfrowania. A ta metoda nazywa się gadery poluki. Poczekajcie, to nie jest przesunięcie liter o ileś sztuk, taka najprostsza chyba. Ej, a może się zamienia? Być może, tak. To był trochę harmider. Ja nie wchodziłem w ogóle w kłótnie, tylko po prostu patrzyłem na jedną informację, na drugą i sprawdzałem różne warianty szyfrów. No i się okazało, że jak litery, które są połączone w pary, zamienisz miejscami, to z tej zbitki nam wyszło słowo pszczeli. Pszczeli? Pszczeli. No to lecimy. Idziemy do ulu. Idziemy do ulu. Ula. Skierowaliśmy się w stronę ula i podpowiedzi w encyklopedii było, że musimy znaleźć te najmniejsze. Patrzyliśmy, ej, może któryś jest najmniejszy, no i był któryś najmniejszy. Dobra, spoko, bo są pszczoły. Tak. Ale pszczoły nie gryzą, jak nie są atakowane. Ej, nie otwieraj im domku. No jak go otworzyliśmy, no to tam tylko pszczoły były. Dobra, przepraszam. Przepraszam, dobra. A potem Fausti znowu zobaczył jakąś kartkę, tak zupełnie na wierzchu. Kolejna kartka. Kartka. Okradłam jej coś ważnego. Stary wrak. Tam to ukryłam. Dobra, szukamy starego wraka. Szukajcie starego wraka. Jest stary wrak. Jest kartka. Patrzcie to. Jest reszta. Dobra, to są puste kartki, czyli to trzymaj, Karol, to tak, dla ciebie. Tak, to jest dla mnie ważne. Znaleźliśmy w ogóle kopertę, która była pusta. To dla mnie było najdziwniejsze. O, stary, dobra, no. Pusta koperta jest. W sensie, wiesz, coś jest, że trzeba tu znaleźć. Dobrze robisz. Fajnie. You blow my mind, Mr. Blowek. Freeze. Wszedł oczywiście za kierownicę, jako kierowca. Daj kluczyk! Odpalaj! Ej, mam! I w środku znalazł na pewno worek. Nie. Gadery polukę! Mam. O fuj, to ja nie jestem tej gadery polukę. Mafia, jest. A nie, ty jest mafina gadery polukę. Patrz. Otwieraj. Tak. Ej, czekajcie, bo Hania napisała, że ukradła im coś mega ważnego. Tak, no dobra, to szukamy. Patrz to! Co mogła Hania ukryć mega ważnego? Latarka. Jezu, ej, pryzmat. Przez to trzeba światło przepuścić. Jego się gdzieś przekręca. Ej, kitrajmy wszystkie rzeczy tu, do worka. Tak, dawaj. Ja go będę trzymał. Nie. Kto jest za tym, żeby Freeze nie trzymał worka? No ale trochę stanęliśmy... A ja powiem tak, mi Freeze kiedyś trzymał worek, chyba i było przyjemnie. Ale wy jesteście homofobami wszyscy. My w miejscu, nie wiedzieliśmy co z tym pryzmatem. Chociaż z drugiej strony, lepiej też, żeby worek trzymał ktoś inny. Robić, to było dziwne. Później wróciliśmy do ula i w ulu odnaleźliśmy mapę. Czyli trzeba było zajrzeć do ula, ale nie otwierając im domu. Mamy mapę, słuchajcie. My jesteśmy teraz tutaj, w tym miejscu, bo to są te wraki wszystkie. Idziemy, dawajcie na ten plac zabaw. Naszym obywatelom zadanie szło tak długo, że aż złapał nas deszcz. Dlatego rozdaliśmy wszystkim peleryny przeciwdeszczowe i ruszamy dalej. Ta peleryna jest podstawą skrytobójstwa. Chodź zabaw, bo wiesz, że ty lubisz biegać, biegniemy tam. Nie biegnijcie. Bieganie jest fajne. Nie znowu jest podstawą. Challenge! Swoją drogą Freeze. Za każdym razem zastanawia, czemu oni się w taki sposób ubierają. Bieganie jest fajne. Na te wszystkie zadania. Wiesz, stary, że jakby każde zadanie wiąże się z tym, że biegasz w jedną albo w drugą stronę, a oni kurwa tak. Szerokie dżinsy, kurwa jakiś Balenciaga Triple S. Co by łydka się kurwa spięła w 10 sekund, nie? Nie znowu jest podstawą. Challenge! Swoją drogą Freeze dzisiaj bardzo dziwnie grał, nie? Bo on od samego początku cały dzień grał
albo obywatela, który udaje, że jest mafią, żeby mafia go nie wywaliła, albo mafiozę, który celowo robi z siebie takiego głupka, żeby obywatele go nie wywalili, a prawdopodobnie obie te rzeczy naraz. No. Szczerze to rozkminiam Karola, nie wiem, on tak jest ewidentny, jakby był w mafii, ale myślę, że on specjalnie udaje, że jest mafia, nie jest nie wiem. Jest! Tu są... O, jest! Tak, więc dobiegliśmy, no i znaleźliśmy taki panel z przyciskami czerwonymi i czarnymi i młotek i racę. Zostawmy racę na razie nie dotykajmy racy. Nie, mordzia, proste! Czerwone race, czarne race. Tak. I musisz to jakoś po prostu odpalić tak samo jak to. Mordzia, to jest młotek, trzeba rozwalić to. Patrz, mam plecak! Ja nie wiem, patrz, ma tam plecak, to prawda. Ma plecak. Ja myślę, że to jest operator. A nie, bo nie, bo może być kanuszka. Słuchajcie, trzeba to rozdupić. Nie rób, czekaj, nie rozdupczaj. Oczywiście tam była dużo dywagacja, czy już rozwalać, czy nie rozwalać. Jest tutaj też, uwaga, latarka naszona UV. Tak. I papier masz w ręce. Papier. Fris nie jest z mafii. Musicie mu Była jakaś przypalona instrukcja. Przeczytaj. No nie da się, bo jest Urbana. Ale to co jest? No, stacji na numer jeden, kiełko w ustalonym kolorze. Szkiełko. Szkiełko w ustalonym kolorze. Ja. Druga kartka tego jest tam, w lesie. Na drugim miksie. I według mnie będziemy musieli odpalać sobie flary. Tak, i się komunikować. Przekazać to. Mówimy, okej, dobra, kolejna zagadka. Jeszcze podszedł wujas i mówi... Chciałbym wam tylko przekazać, że karetka, która stoi tutaj obok, jest nie bez powodu. Ale tak, okej, dobra, coś grubego będzie się działo, nie? I dlatego musicie tu być bardzo cicho, inaczej to zadanie nie zostanie zaliczone. Okej, no racy są ci, że mamy nie krzyczeć kolorów, tylko mamy tymi racami przekazać, dokładnie. Co, poczekajcie, a może chodźmy po ten drugi? No to chodźmy, tak. Zbierzmy wszystko i sobie rozkminimy zagadkę. Tak, chodźmy do drugiego. Przeczytamy wszystkie te na ultra. Polecieliśmy na drugi X, tam po drodze przez taki mostek trzeba było przejść, który jak się potem okaże fabularnie był istotny, prawdopodobnie. Wszyscy szliśmy tak po ludzku, przez most, natomiast zerkam, a Karol Fris Wiśniewski po prostu jebut przez trawę, leci, biegnie, żeby być pierwszym. Zadupcił coś, zadupcił coś! Ej, nie, nie wkleszczę, ziomek! Nigdy bym tam nie pobiegł, nawet za to 50 koła w tą kleszczowiznę. On i Żabson są tak chaotycznymi siłami, że oni w starciu ze sobą po prostu się tworzy tyle iskier i tyle jakichś... No ja stałem się jakby celem numer jeden Freeza. Jestem jego nemezis w tej rozgrywce. Podejmę tą rękawicę, ja będę też jego nemezis i zniszczę go i wyrzucę go z tej gry. Tylko do jutra to musi być, do jutra. Powiem wam tak. Patrzcie na Freeza, nie wierzę! Nie, dobra, nie może Karol tego zdaleć pierwszy. Są race. Instrukcja użytkowania stacji numer 2. Uwaga, to stacja numer 2. Sekwencję zaczynasz od stacji numer 1. Nie pomyl się. Bądź cicho, tak aby nikt cię nie usłyszał. Po otrzymaniu sygnału ze stacji pierwszej zbij szybkę w takim kolorze. Sekwencję powtarzajcie zgodnie z założeniami, niech żyje wielka mafia. Nie rozumiem. Nic nie rozumiem. Ja pokażę sekundę. Na początku nie mogliśmy po prostu za bardzo tego rozkminić. Zbij szybkę w ustalonym kolorze, ale jak? No, właśnie nie wiemy jaki kolor. Może jeszcze jedną kartkę znajdziemy. Sekwencję zaczynasz od stacji numer 1, czyli od tamtej. Czyli tam musi być a jeszcze tam może jakiś przycisków i skąd wiemy, który jest pierwszy. No właśnie nie wiemy. Pierwszą zbierz jakąkolwiek i masz tam jakiś nabój i im musisz dać sygnał, jaki oni mają zbić. Aha. Czerwony, czarny. I co z tym zrobić? Rozkminialiśmy to przez dobre, no 30-40 minut, żeby się zgadzało. Że po prostu pierwsza stacja ustala, co jest zbijane i ta sekwencja ustalana przez pierwszą stację. Czekajcie, dalej nie rozumiemy, bo dajesz do drugiego urządzenia, ale coś tam, szkiełko w kolorze twojego naboju, dzięki temu odkrywa kolor swojego naboju. Czyli o co chodzi? No i okazało się, to już long story, długo kminiliśmy, nie? Ale, że te dwie stacje są połączone, trzeba się podzielić na dwie grupy i nie krzycząc do siebie, pierwsza grupa musi zbić jedną z szybek, tam znajdzie informację, którą musi przekazać drugiej grupie, kolor naboju dokładnie, odpalić racę z tym kolorem i wtedy druga grupa wiedziała, jaką kolejną szybkę zbić i tak trzeba było sygnałami dymnymi się wymieniać informacjami. Za każdy prawidłowo wskazany nabój dostajecie 500 zł. Że jeżeli odkryjecie pole, w którym nie ma naboju, to tracicie 1000 zł. Ja uważam, że jeszcze nie przeszukaliśmy dobrze tamtej miejscówki. Dawaj, rozbijamy pierwszy lepszy, przyjdę, już będzie. Nie, rozbijał. Nie można. Dawaj, to trzeba... zabeki. Nie, rozbijemy jak ale będziemy wiadomo. Wydaje mi się, że on robi taka troluje po prostu, że jest mafii, że nie wywalimy go. Patrz to. Nie, jak to zrobisz, to jesteś cancel. Ciężko mi jest powiedzieć, czy cokolwiek co on robi jest na serio, że to jest częścią jakiejś kreacji. Dobra, jest, działa!
Co? Nic. Ale to według mnie to jest losowe. Padł pomysł, że skoro nie mamy informacji, od którego trzeba zacząć, to trzeba zacząć od losowego. No to moje 400 escape roomów umarło w środku, no nie? Nie, no to oczywiście, nie wiemy od którego to od losowego. Mówię, nie. Nie możemy pier... Dupnąłbym, najpierw zobaczył. Czekaj. Możecie dupnąć, albo za 500 zł mogę wam dać podpowiedź. Tak, podpowiedź. Za 500 zł podpowiedź. Czekaj. Widzieliśmy podpowiedź od wujasa i to się okazało świetną decyzją. W obrębie 10 metrów od tej skrzynki znajduje się jeszcze podpowiedź. Wiedziałem. Wie, no i co mówiłem wam? 10 metrów. Mam! Rozbili czarne i zapalili flary. No! Nie wiem co to znaczyło, ale oddali byli czarne musi być. Widzisz, mówiłem! Dobra, morczą, patrz to! Rozdupcam czarne! Rozdupcaj! Na czas, czyli jak rozbijemy jeszcze drugim dać znać, bo oni też muszą zabrać, nie? Możemy im dać znać teraz! Krzyczeć! To jest ten, że... Nie można krzyczeć. Boże. No nie, no to jest mafia, weźmy go wyrzućmy dzisiaj. A nie, nie możemy dopiero. Dzisiaj. Dzisiaj on wyrzuci jednego z nas, więc... Ale ja uważam, że właśnie skoro mamy pewniaka, to dobrze, niech się jest. Nie, no Karol nie jest pewniakiem, on tak troluje, serio. On troluje, jest jakby troll. Może troluje? Tak, mi się wydaje, że może trolować. Z nim to jakby nigdy nie wiadomo. Czasami przed zadaniami mafia, bo czasami dostają, żeby namieszać, bo to jest taki chaos, że jak ktoś nie prowadzi tego zadania, tak jak Karol, nie wie, co się dzieje w zadaniu w ogóle. Słuchaj, każdy z nas był u wujasa i wiesz, może obywateli zapytał o to, jaka ulubiona karta, a mafię zapytał, mafię poinformował, że mogą tutaj na przykład namieszać. I że zdobędą kartę. Troszkę tak sobie powolutku wszystkich rozkminiam i dochodzę do wniosku, że po prostu... No. Prawda jest taka, że bez sensu jest robić rozdol, bo koniec końców pula jest wspólna. Jeśli on by tracił im pieniądze, mafiozi by tracili im hajs i by były dwie różne pule i oni by się koniec końców otopili, no to inaczej, nie? No ale jakby po chuj na przykład coś zabrać, żeby sobie do puli odjąć 5 koła. Póki nie odpadnie pierwsza osoba, to nic, nie wiem. Słuchajcie, to jest proste. Rozbijamy czarne, mamy kolor czarny albo czerwony. Tak. Oni rozbijają to, co my im, damy znać właśnie. Tak, mamy czerwony, tak. Dajemy czerwoną flarę. Oni wtedy rozbijają czerwone i my wtedy czekamy na nich. No i... Zrozumieliśmy już to zadanie, no to jak już je zrozumieliśmy, tak naprawdę poszło jak spłatka. Dobra, wszystko jest skumate, wszystko wiedzą. Dawaj, no. Zacznij do domu. No i jaki? Czerwony. No. Uciekaj! Spalają. Czerwona. Ja wiesz, że dla mnie najbardziej jest ciekawe? Jak sobie już raz odpowiemy i drugi raz, to co z tym całym dymem z poprzednim? Ale nikt na nich nie patrzy. Czerwona zbiliście? Wyciągnijmy to. Możemy to wyciągnąć? Czarny. Spalajcie czarny. Czarny. O, super. Dobra. Czarna. Jaki to jest? Nie, czekaj. Czekajmy, poczekajmy. Czarna. Czekaj, bo... Dobra, czarna. Czarny na górze. Oni odpalają, no. Poczekaj. Też czarna, tak. Na pewno? Czarna! Cicho. A, sorry. Czerwony nabój. Sprawdźcie jeszcze wy mnie, na pewno. Zajrzyj, Kasia. Czerwony. Mega fajny, mega fajny. Tylko jak oni teraz odpalą na szybko, to nie będziemy widzieli, bo nam dym zasłania. My czerwony teraz. Okej. Ja już wiem, o co chodzi. Patrzcie, jest wszędzie zadymione i problem jest teraz, bo te dymy się mieszają i oni mogą nie zobacz, bo nie widać już. Ej, teraz nic nie widzimy, nie? Dobra, czerwony! Czyli ten. Tak. Dobra. Tak, wal. Wszyscy są? Uwaga, wale. Czerwony. Czerwony. Czyli dajcie czerwoną. Czerwona razem. A to nie jest bez sensu, jak oni... Bo ona biła od jednej strony, oni bili od drugiej strony. Jakby gdzie to się... Gdzie jest początek i gdzie jest koniec? Oni to popierdolili tu chyba, nie? Czerwona, dobra, dawaj. Czerwona? No, rozbijaj. O kurde. Czerwony. To mafia! Tu się coś stało, dawajcie! Paliliśmy tarace, no i udało się. Potem był jeden wielki wystrzał i pobiegliśmy w tamtą stronę. Co ciekawe, w momencie jak tam biegliśmy, to Freeze nie biegł od karuzeli z żadnego z punktów, tylko z wysepki małej, która była obok, na którą trzeba było przejść przez mostek. I to jest dosyć ważna informacja, jak się okazało później, jak dotarliśmy już do dziupli mafii, ale to nie spoilerując. Muszę się was pozbyć. Wiem, że nic nie zrobiliście, ale po prostu znaleźliście się w swoim miejscu, w swoim czasie. A ja nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś się dowiedział, że tutaj jestem. Pobiegliśmy w stronę tej flary i tam był już Mortalcio z wężem strażackim. I on mówi, a, nie ma opcji, żeby ta woda dotknęła mnie. O kurde!
ten! To mafioza! Mafioza! To impostor! Nie! Ale zimne! Kto to jest? To jest impostor! Mordaczo! Impostor! Ej! Musimy go wysłatki! Ja w ogóle miałem tam najlepszą akcję, gdzie się poczułem jak jakiś szef, że udało mi się fajnie jakoś to rozegrać, bo ominąłem go jakoś z jednej strony i tam leżała taka skrzynka. Podszedł do tego Bartek czy ktoś tam i mówię, nie, to są przekaźniki od pirotechniki, to nie, nie? A okazało się, że to w ogóle nie bierze udziału w tej zabawie. Niestety mordercy uciekł, ale mieliśmy trzech zakładników. Dzień dobry. Cześć, żyjecie? Ej, o nie, najgorzej! Czekaj, czekaj. Ej, dobra, zdążyliśmy w ostatnim momencie, nie? Nie ma nikogo. Nie chowają najpierw. O, patrz, co jest. Zabrałem mu to. Więcej. Jest imię i nazwisko! Patryk Baran, zawód mafiozo! Mieli przy sobie identyfikator Mortalcia? Tam pobieg! Gonimy go! No co? No ale co, spokojnie. Nie! Znaczy, dzień dobry. No i naszym oczom ukazał się... Mandzio. My szukamy tego gnoja. Mafioza! Nie wiedziałem nikogo takiego. No jak powiedział, że szukałem tego gnoja, no to przecież znaleźliście gnoja. Nie chce nas wpuścić do dziupli mafijnej, której szukaliśmy, no i trzeba coś zrobić. Czy możemy jakoś panu pomóc? Tak, normalnie. Jest coś może świeży? Berso, Błoński? Błoński, Krasze. Ja jestem świeży. Tutaj zdarzyła się dziwna rzecz. Mandzio nagle powiedział, że była... A nie mogli mu liścia wypalić i se wejść do środka? A lista osób, które mogą wejść dzisiaj i byli tam sami mafiozi z poprzednich edycji mafii. No to którego, kurwa, wołaj? To są same osoby z poprzednich sezonów i gdzie jest ten Mortalcio? On gdzieś uciekł? No on uciekł tu! A, okej. Okay. No weź kurego, kury był w mafii. Natomiast dosyć ciekawą informację dostaliśmy od Mandzia. Tak sobie niby mruczał pod nosem jakieś rzeczy, coś tam odburkiwał, coś tam niby od niechcenia. I powiedział też, że jutro będzie nowa lista wejścia i tam wymienił parę osób, że jedna z nich będzie mogła wejść, co by sugerowało, że jedna z tych osób jest z mafii. Jutro będzie kolejna lista, ale nie pamiętam, kto tam był. Jakiś Kry, może Fausti, może Posti, może Naruciak. Jeden z nich, nie pamiętam. Fausti, Posti, Naruciak. Na tej liście były jeszcze cztery osoby, które nie były z poprzednich sezonów, tylko były z tego sezonu i to była... Kury, Naruciak, Posti i Fausti. Kury, Naruciak, ty, ja i kto jeszcze będą czwartą osobą? Sekundka, Posti. Ej, to oznacza, że jedna z tych osób na pewno nie odpadnie, bo jest w mafii po prostu. I tak udało się zwrócić na to uwagę na szczęście, więc to drużyna odnotowała, ludzie sobie w ogóle zapisywali. My zaczęliśmy się rozglądać, szukać, kombinować, tam było trochę problematycznie. Ja wiem, w Minecraftie zrobilibyśmy tak, że poszlibyśmy spać, by był nowy dzień i moglibyśmy tam wejść. Dobra, ale to mamy identyfikator Mortalcia, podmieniamy fotę i wchodzę. Ale to jest Mortalcio. No to podmieniamy fotę i ja wchodzę tam. Ej, bez kitu. Znaczy ja nie chcę tam wchodzić, ale ktoś, kto ma identyfikator, może być. I wtedy próbowaliśmy go oszukać tym, żeby przepiąć czyjeś zdjęcie, bo tam miał być facet, więc szukaliśmy faceta, żeby przepiąć jego zdjęcie na identyfikator Mortalcia i wtedy dostać się do tej miejscówki. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie zadziała. Nie zadziała. Nie, i teraz dajcie Patryka. I teraz dajcie tamto. Podmieniamy. Znaczy, ogólnie uważam, że to w ogóle nie jest rozwiązanie tego. Też uważam, że to nie jest. Bardziej na oczach. Na podrabiany dowód. Oni z tobą? Tak. Dobra. Tam okazało się, że przed nami kolejna zagadka. Scena niczym z Mission Impossible. O, ale mamy przerąbane miśki maśki. Tutaj będziecie mogli wygrać 6000 zł, jeżeli komuś uda się przejść. Każdy ma jedną próbę, jeżeli się nie uda, to tracicie 500 zł. Jeżeli się wam uda za pierwszym razem, otrzymacie kartę obrony przed śmiercią. Ta karta sprawia, że kiedy jej użyjesz, to nie możesz tej nocy zostać wyrzucony przez mafię. Ja chcę to! No ja od razu bardzo chciałem to zrobić. Fris też giga chciał to zrobić. Nie, Fris! Jak nie ja? Ja jestem na odstrzale! Ja tak, nie dostaje osoba, która to przechodzi? Czy faktycznie najlepiej puścić najmniejszą, tak, jakby najbardziej Ja mogę iść na lejcie i to zrobię, od razu wam mówię, że to zrobię bez żadnego błędu. Mordo, ty masz pręty w kręgosłupie, nie zegniesz się tak. Stary pasko. Nie dotknijcie, no. Czekajcie, sto! Pamiętajcie, że teraz
lasery trzeba wyłączyć. Pryzmat! Dawać pryzmat! Lasery wyłączy nam pryzmat! Rozszczepić. Nie, położysz go przy tym laserze i zatrzyma! Nie, Jezu, idźcie bez tego pryzmatu, to jest bezsensowny... To jest bezsensowny Tak, pomysł. Samo jak bezsensowne było wymienienie zdjęcia, żeby tutaj... Ej, a jest... Po... Aha, to przejście... Chcemy ja sprawdzić z pryzmatem? Tak, ja bym sprawdził. Tylko co się stanie... Czy jak dotkniemy pryzmatem, to też nam zabierzecie hajs? Jeżeli was trafi laser, to tak. Ale, a czyli to odejdźcie po prostu wszyscy. Dobra. Przechodzi pewnie przez niego. Dostał. Byszczak myślał, że to zablokuje promienie, nie? A no niestety się mylił, nie? Ja byłem tego ofiarą, ale ja nie jestem zły, z uwagi na to, że jestem raczej największy tutaj, w sensie, że mam największy model postaci. Wydaje mi się, że mogłem nie być najlepszym kandydatem, żeby przejść przez lasery, nie? No nie, no rozszczepia! Tego mordo, nie! Uważam, że to, co się stało, to nie był celowy zabieg ze strony Żabsona, który, nie wiem, jest w mafii i chciał, żebyśmy stracili tą kartę. Nie, ja myślę, że on nawet mógł wiedzieć, że walnie w Naruciaka, ale miał to totalnie gdzieś, bo robił content. Przynajmniej tak go czytam. Dobra, ja idę! On nie widział. Nie idziesz, Aga idzie. No to rób! Nie! Bo gadacie zamiast robić! Gadamy, czy robimy, no! Jej. Kuba, nie świeć. Dobra. Ej, dobra, to świećcie mi jednak. Nie, no dajcie mu uwagę. Uważaj, na dole jest jeden. Uważaj, nad głową masz, z lewej strony. Tutaj, to, na wprost idź. No, tutaj. Oj, waliło. To ja idę już, jak już jestem. Masz, trzymaj. To tak, szuka, kręca. I patrz, za sobą masz nas, za plecami. Tylko uważaj, bo tam masz... Dobra. I tu, do góry? Popatrz na ścianę, Dobra, widzę. Powiem wam tak, jeżeli myślisz, że Frisz to robi, żeby wygrać jakby dla nas, to on to robi tylko dla zajawki. Nie, no. Pamiętaj, że nie odbiera ci to naszych oskarżeń, że jesteś z mafii. Pamiętam, mam tutaj głową, już ciężko i nie widzimy nic. No. Dobra, ale to jest łatwe. Ja. Laser w rękę, dobra, Karol. Ja też. Dobra, idę, poczekajcie. Dobra, szczerze? Trudne, bo nie widać laserów tak bardzo. No nie widać. Ja idę na sklepu. Uważaj nad głową, tak, masz tak, nad tak, głową. Tak. A Julitka? Zasłonię nad plecami. Proszę, jak... Dawaj, biegnij i ja może się uda. Zgadza się. Chcę, żebyś przeszedł. Biegnij! Chyba, że ci go włączy, jak przejdziesz. Teraz jest twój moment. No, dawaj. Dobrze. O, dobrze. Z prawej masz, ale masz też na front. No, uważaj na głowę. Oj, dostał. Ej, to jest strasznie trudne. Dobra, idę ja teraz. Ej, bo ogólnie tych laserów to nie widać. Niektóre widać dobrze, no, niektóre nie. Dobra, już mnie wpiąłem teraz. Dwa kroki i od razu sfailowałem to. Wszyscy powiedzieli od razu, że ja powinna mieć na te lasery, bo jestem najmniejsza i że tam sobie dam radę. Pod sobie, na dół. No dobra, tu jesteś bezpiecznie, no. Bo nie, ja widzę te lasery, spokojnie. Mocniej. Coś musisz mówić, jakoś gadać. Więcej żalu. Więcej żalu. Nogi, uważaj na nogi. Dobra, tu nie ma żadnego lasera. Widzicie, Juli, to jest świetny pomysł. Co najlepszym pomysłem. Tu jestem, dobra, git, chyba tu w nic nie wchodzę. A masz pryzmat. Uwaga, że musisz nam wyłączyć te lasery, Julitka. Wiem, mam tutaj skrzynię. Musisz tam położyć pryzmat. Nie! Musisz tam pryzmat położyć na serio? To co ja mam zrobić tak szczerze tu? Możemy go tak... Pryzmat po ziemi! Po ziemi! Ślizgnąć! Po co mam to rzucać? Słuchajcie, ja... Tak, poszło. Nie, tam poszło dalej poszło. Jednak ten pryzmat się do czegoś przydał przy tym zadaniu. Źle myślałem, zupełnie z innej strony. Wkładam teraz pryzmat tutaj tak, żeby nie dotknąć w ogóle ręką wiązki laseru. Tak, no, widzę. No, przedni. O! Że było zamknięte. Ważne, że cię zaczepka w oczach nie wypaliła. Nie. No i co? No i udało mi się przejść. Ale szkoda, że nie poszłam jako pierwsza, bo byśmy wygrali jako obywatele oczywiście kartę! Jasne chaty! I co? Ależ to! Rozbijanie! Wow! Wokół mafii! Ej, ale kto tu będzie robić spotkania? Fajnie, bo wyżej. O, jest! Nie! Ej, mega! Ej, dobrze tu będzie. Kania rozbita! O nie! O nie, zamordowali ją. Nie. Drodzy mafiozi, mam nadzieję, że karta spod mostu została odnaleziona zgodnie z instrukcjami. Mortal. Spod mostu, dobra, to idę. Spod mostu. To była karta, którą Mortal zostawił dla mafii. Okej. Kto się kręcił pod mostem? On się kręcił pod mostem. Ja nie widziałem, żeby ktokolwiek się tam kręcił i tak akurat na mój niefart to ja się trochę tam kręciłem. Cała ta jego postawa jakby fejkowania tego, że jest tej mafii, jest trochę dla mnie taka karygodna.
karykaturalna wręcz. Widziałem to po prostu, jak on poszedł po tą kartę od Mortalcia. Była tam wysepka? Była tam wysepka. Coś krzyczał nawet. No i to mocno rzuciło podejrzenia na Karola, które mam wrażenie za 5 minut ludzie o nich zapomnieli i poszli grać dalej. Ej, dobra, jak ktoś jest mafią dzisiaj i nie jest to Freeze, to wyrzućcie Freeza, przekonamy się. Znaleźliście walizkę z gotówką, więc może teraz wróćmy do salonu i opowiem wam, co dzisiaj wygraliście. No ale po wyrzucać Freeza, jak obywatele będą musieli na niego głos zmarnować. Ja mam rozkminę. Była podana lista 4 osób, żeby wejść jutro na obrady. No, i tam ja, Czwórę, Posti i kto? Naruciak. No i moim zdaniem trzeba sprawdzić te 4 osoby. Moi drodzy, bardzo proszę, abyście usiedli. Wygraliście 3 500 zł. Za zadanie ze skrzynkami, ponieważ wszystkie naboje odnaleźliście. Następnie wygra... Ale tam odejmuję wam 500 zł za podpowiedź. Czyli macie tutaj 3000. Następnie mieliście zadanie na dole za 6000 zł. 3 osobom się nie udało, więc macie 4500. To jest 7500 zł. Oraz za odnalezienie kryjówki 3000. Więc w puli macie już 10 500 zł. I ja mam teraz do was pytanie. Czy macie pamiętnik Hani? Mamy, tak. Ale mamy. A ile macie stron? 4 dodatkowe. No i chyba... Super, słuchajcie. Zdobyliście wszystkie notatki Hani. Dlatego otrzymacie kartę. Ta karta to weryfikacja przyjaźni. I teraz zdecydujecie w dowolnym przez was głosowaniu, kto tę kartę otrzyma. Macie jednogłośnie wskazać, kto otrzyma tę kartę. Karol. Wskaż gospodarzowi 3 osoby, aby poinformował on ciebie, ilu mafiosów kryje się spośród nich. Czyli sprawdzasz 3 osoby, możesz trafić w 3 obywateli i wiesz, że 3 jest safe. Dlatego już trzymam małą funkcję. Nie, przede wszystkim zastanówmy się, komu najbardziej ufamy. Ja! Ty też ty jesteś pierwszym osobą, który bym wybrał do mafii. Nie, no kogo jesteś? Nie. Słuchajcie, mam pomysł. Idziemy po butelkę i zalosujemy stanie. Nie! Moim zdaniem, która jest dziewczyn? Która jest dziewczyn, bo jest mniejsza szansa, że są z mafii, bo jest ich mniej. Z jednej strony nikt go nie traktował na poważnie i wszystkich wydawało się, że trochę irytował, a trochę bawił, ale z drugiej strony było go strasznie dużo i ponieważ to był pierwszy dzień i nie było wiadomo, w czyją stronę skierować podejrzenia, to jak on coś krzyczał, to się naturalnie przyklejało. Słuchajcie, nie mamy żadnych posad, oprócz tego, że ja się troluję, wiadomo, ale jakie mamy poszlaki, że ktoś jest safe? Takie, jak produkcja mogła pomyśleć? To jest jedyne, o czym możemy pomyśleć. Oni chcieli dać na mafię na pewno kogoś, kto jest kontentowy. Taki mega kontentowy, najbardziej, największy kontenciarze. I uważam, że to nie jest Kasia. Faustyna, Posti i Glołek. To są kurde mafiozi, nie musimy używać tej karty. A ja moje żeby w tej karcie. Dobra, panie z tej dyskusji. Tomek, oddaj swój głos. Na kogo? Na Paulu. Posti, trzymaj sobie jeden głos. Karol, na kogo? Na Kasię. Kasia jeden. Glołek? Żaba 1. Kartuś? Jestem za mafii, stary, bo bym nie walczył tak o to. Imper 1. Julitka. Kasia. Dobrze, Kasia 2. Kasiu? Na pewno da to ty mafii, na pewno da to. Ale mnie nie dowadzi, bo on też może jeść. Tylko po prostu, że miał głos. Farsi, szybciutko. Żaba 2. Żaba 3. To było dosyć ciekawe, bo pokazało, jak silną pozycję zdobył Żabson, bo on powiedział, ja chcę, zagłosujcie na mnie i chyba z 4 osoby koło niego instant zagłosowały na niego. Bo to są ludzie bez charakteru. Przyszedł ziomek, który rapuje nuty, których słuchają i od razu, ale on jest super, Żabuś, napierdaj mnie, odbyt, proszę. No, charakteru nie macie. Sam bym zagłosował na Żabsona. Żaba 5. Ja głosuję na Glołka. Nieważne, dajcie mi kartę. Freeze też próbował krzyczeć, i żeby głosować na kogoś, ale jakoś tak go ludzie nie słuchali za bardzo, nie? Więc to było ciekawe. Ty możesz tej karty użyć kiedy chcesz, oczywiście. Najbardziej mi szkoda, że dzisiaj opuszczę ten program, nie? Bo przez to, że wygrałem tą kartę, dla mnie wpierdolą, bo umiałem zapanować wystarczająco nad ludźmi, żeby zagłosować na mnie. Zobaczycie, że tak będzie. A jeżeli mogę użyć tej karty w tym momencie, to używam jej w tym momencie przy wszystkim. Chciałbym sprawdzić ciebie. Nie sprawdzaj mnie! Chciałem sprawdzić Postiego, bo się milczy przez całą rozmowę. I chciałem sprawdzić jakąś dziewczynę, więc wy już wybierzcie kogo. Dla mnie to powinna być Kasia, a nie Faustyna. Dobra, weź tych, co wymieniłeś i jak nie chcesz być wyrzucony, idę. Używam karty. Daj mi kartę. Weryfikuj.
Aplikacja przyjaźni. Ta karta działa tak, że wskaż gospodarzowi 3 osoby, aby poinformował on ciebie, ilu mafiozów kryje się pośród nich. W tym momencie ta karta nam nie daje jeszcze nic. Nie, trzeba ją zapamiętać, co on powiedział. Ale nawet jak on nam powie 3 osoby i jedna jest z mafii, to nic to nie daje. Trzeba mieć kolejne karty, które sprawdzą te 3 osoby. To są osoby, na których się musimy skupić, bo mamy jakąś informację. I też on jest informacją. Jeżeli on mówi prawdę i się okaże gdzieś tam kiedyś, że w nich była mafia, to on jest safe. Jedna osoba z nich to mafia. Okej. Okay. Teraz tak, druga rzecz. Mieliśmy dzisiaj informację, że mafia dostała gdzieś pod mostem, jak mogła wziąć. Więc możemy patrzeć na wszystkie te 3 osoby, które on wymieni, na przykład jeżeli będzie choć jedna z mafii, czy się nie oddzielają i pilnować ich zawsze, żeby byli w grupie. Pytanie, Tak, to jest wybitny pomysł, że mówisz to przy wszystkich. Interpretujecie tą wiadomość, że jutro na liście są te 4 osoby, to stawia te osoby w świetle, że oni moim są podejrzane. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Jest jedna osoba. Taka osoba powiedział. Bo my do niego podeszliśmy i ty chyba powiedziałeś coś takiego, tam może wejść tylko mafia. I wtedy wujas do nas się odwrócił i powiedział, tam mogą wejść tylko osoby z listy. No to znaczy, że ktoś, kto będzie na liście jutro, wcale nie musi być hipotetycznie z mafii. Uważam, że to jest po prostu taki Ja się bronię teraz po części. A peka jakby ktoś strzelił 3 osoby z mafii, nie? Ale jakby też was... Nie, moim zdaniem tak. Spojrzałem na tą kartkę, to było dopisane długopisem w ogóle. Bardzo moim zdaniem. Idzie Joker. Kogo sprawdziłeś, ile osób w mafii? Jedna. Jedna z tych trzech. Kogo sprawdzamy? Jepson poszedł, wrócił, przedstawił informacje i spośród tej trójki, którą wybraliśmy, tak twierdzi, znajduje się jeden mafiozo. Sprawdziłem Karolka oczywiście, sprawdziłem Postiego i sprawdziłem Kasię. I z tych trzech osób jedna jest mafia. Nic mi to nie rozjaśniło. Mamy tak naprawdę 2 scenariusze. Albo mówi prawdę, albo kłamie. Jest z mafii, czyli spośród naszej czwórki. Trójki, które podał Jepson i on sam, 4 osoby, jedna osoba jest to poza mafią. Ale słuchajcie, to jest to, co się zdarzyło w drugim sezonie, że były 3 osoby, jedna z nich była z mafią. Mafia teraz nie wyrzuci nikogo z nas. No, dlaczego? Bo jeżeli wyrzuci to jednego z nas, to jest 50% szans. Jak wyrzuci mnie mafia, to jest 50% szans. No, 50% szans, że Kasia. Czyli nikt z nas się nie odpada. Nie, a może to... swojego jako Dino. No właśnie, jak chcesz wrócić na produkcję, to powie, ej, wy***cie, mnie będą podejrzewać. Powieliło się to z listą. Mamy 2 listy, łączą nam się 2 listy. Lista Jepsona z 3 osobami i lista Mandzia z 4 osobami. I w tych 2 listach jedyną wspólną osobą jest Posti. Posti jest na bank z mafią. No nie, bo zobacz, jeśli on dał 4 osoby, tak, a teraz z 3 osób masz, nie wiem, powiedzmy to się zgadza, ale równie dobrze nie musi być to, tak, tylko na przykład będzie ten i ten, że jakby 2 różne osoby są z tej listy, nie? Ale moim zdaniem z naszej trójki... Ja też tak uważam, bo ja bym... Ja się przez całą walkę o kartę. Jestem chyba najbardziej zagrożony do wypadnięcia, bo wydaje mi się, że teraz jestem po prostu najbardziej piór tutaj ze wszystkich i się za bardzo wysprzęgliłem. Naprawdę przykro mi będzie, jak przez to, że próbowałem dla was wszystkich dobrze, to ja wypadnę z tego. Ja też jeszcze... Mam teraz taki chill, zostaje już co najmniej kilka dni, nie? Dobra, mafia, macie przerobane! Zostaje tutaj, rozumiecie? Ja zakładam. Ja bym go wyjął tak for fun, nie? Jepson mówi prawdę, Posti musi być w mafii. Fausti powiedziała, że tylko jedna z tych osób może wejść, że tak powiedział Mandzia. Powiedział. A mi powiedział, że jakby jest tak, że ktoś podszedł do Mandzia i powiedział, ej, czyli tam może wejść tylko mafia. I nagle się odwrócił gospodarz i powiedział, nie, tam mogą wejść tylko osoby z listy, a że jutro ktoś się z 4 osób pojawi na liście. Bardzo właśnie, zawsze może jeszcze żaba blefować, że w ogóle był tam ktoś z mafii, nie? Ja mówię, że akurat. Uczestnicy poszli knuć dalsze intrygi podczas obiadu. To jest tylko kwestia założenia tego, że wszyscy jakby uważamy, że to sprawdzenie żaby było legit po prostu i tyle. Znaczy, no na tej podstawie jakby jest to... teraz żadna gra. Niezależnie od tego, co się stanie, czy ktoś z naszej trójki odpadnie, czy nie, to i tak należy myśleć, że żaba mówił prawdę, bo jest na to o wiele większa szansa, bo wybraliśmy go losowo tak naprawdę, ok, przekonał nas, ale w miarę to było losowe. 3/12, że jest z mafii, no to nie jest dużo. Więc o wiele większa szansa jest, że powiedział prawdę. Jeżeli ktoś z nas odpadnie, to mafia moim zdaniem bardziej będzie chciała specjalnie niego zrzucić oskarżenia, nie? No.
Czyli muszę spowodować sytuację, w której mafia będzie rzeczywiście wierzyła w to, że obywatele mi nie ufają. Bo wydaje mi się, że to jest mi mega potrzebne, żeby przeżyć ten pierwszy odcinek. No, to trzeba wyrzucić fryzę, ale to ja już pewnie nie wiem, czy będę brał w tym udział. Jest jedyną osobą, która poszła podczas tego i poszła tam pod ten mostek. No tak, dlatego mówię. A potem była karta, że Mortalcio zostawił kartę dla mafii gdzieś tam na mostku. Dzisiaj za dużo mieszał po prostu w tych zadaniach. Tak teoretycznie w ogóle nikt nie dał mu, jakby nie patrzeć. Karol był jedyną osobą, która... Nic nie zrobił, nie znalazł niczego, a dużo gadał, krytykował. Może nie być w postaci mafii, tylko może być Karol w mafii. Pamiętajcie też, co powiedział Fritz, dlaczego na mnie mafia zagłosuje. Po prostu jestem oczywistym obywatelem, no a on może po prostu palić Jana, żeby oni na niego nie zagłosowali, ponieważ my podejrzewamy go jako mafię. Więc dla mafii jest ostatnią osobą, którą oni powinni usunąć. Nie, pamiętaj, tak jak on powiedział, mafia nie wyrzuci nikogo z tej trójki, bo wtedy zmniejszasz sobie szansę z 33% na 50%. Też prawda. A jeśli ta egzamin zeszły tak normalnie, już strach cały, że zostanę wydupcony? Nie, będzie dobrze. Wyrzucić, nie możecie mnie wyrzucić, no. Stary, dlaczego ty do mnie tak mówisz? Bo jesteś obywatelem. Ale wiecie, że wśród nas prawdopodobnie jest jeden mafiozo. No jest na pewno wśród nas jednej. Bo na bank, no jest, na bank jest jedna dziewczyna. Podejrzewam, ale o tym nie mówię Julite. Na pewno musi być jakaś dziewczyna, na pewno tu siedzi mafia, na 100%. To ja bardziej Agę podejrzewam. Jakbym miała podejrzewać którąś z dziewczyn, to byłaby to Fausti. Mnie chłopaki na ciebie napuścili, tak szczerze, jakbym chłopaki? Miała... Chłopaki? Co? W sensie żaba i ten obok... Wiedzieli, że Faustyn? No bo właśnie jak pytaliśmy, rozmawialiśmy ze sobą i tak kogo podejrzewasz, kogo podejrzewasz, no to oni mówili, jak mieliśmy, na kogo byś zagłosowała. No to właśnie oni mówili, że oni zagłosowali na ciebie, że ty jesteś podejrzana z dziewczyn. No, ja mam w ogóle, dla mnie nikt tu nie jest czysty. No dobra, a co uważacie o Faustim? Bo według mnie on jest... Mafia, tylko ja już nie... No ale można by go było wyjebać tak o, po prostu, dla zasady, nie? Kieram, ja mu daję takie pole do manewru, że no, wierzę ci, wierzę i w ogóle, ale to... A poza tym gospodarz może bardzo dobrze manipulować tą grę. Jutro dadzą postie, bo dzisiaj mafia tylko wyrzuca, jutro dadzą postiemu kartę, że go nie mogą wyjebać. Ale mu nie wierzę, on jest na 100% mafii. Za dużo poszlak. Jeśli żaba mówi prawdę, no, to moim zdaniem potwierdziło się to, co nam tak ta lista mówiła przed wejściem do tego. No tak. Jak było mówione, że jedna z tych czterech osób ty powiedziałaś, to on to od razu zamienił, że nie chodziło o to, że nie, nie, i dopóki nikt inny nie potwierdził. Po prostu jego trzeba wyrzucić jak najszybciej. Friza, jeżeli by wyrzucić dzięki obywatelom, to tylko dla świętego spokoju. Ja na przykład podejrzewałam Gimpera od rana, ale... Wydaje się, że on zrobił się smutny, jak się okazało, że nie jest w mafii. On ogólnie rozegra to, jeżeli byłby mafią, to wydaje mi się, że Gimper by super to rozegrał. Nie no, bez kart teraz to i tak nic nie wiemy, oprócz Postiego, który według mnie ma tyle, dostał dwa takie strzały, gdzie to jest jedyny teraz podejrzany, który by był mądry do ostrzenia, to jest Posti. Ja mam tak, że ten żaba, mimo tego, że tak dużo gada i robi, wzbudził moje zaufanie, ale mam gdzieś z tyłu głowy, że może być też w mafii. Poczekajcie, moim zdaniem żaba nie jest w mafii. Wiecie dlaczego? Teraz przekminiłam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli poszedł na te obrady, dowiedział się, że jedna z trzech osób, które podał, jest w mafii i wrócił i to powiedział i powiedział od razu, że on uważa, że Posti, gdyby był w mafii i wiedziałby, że Posti jest też w mafii, to w ogóle by tego Postiego nie palcem wiesz. Ale on nie wiedział. Nie znają się, no. No bo patrz, no bo teraz też on uważa, że Posti jest w mafii. On jest teraz pewny, że Posti jest w mafii, przez to, że raz, że jedna z tych trzech osób, które wymienił, to jest między innymi Posti plus ta lista, która była przed wejściem. Wiem, co na pewno pomoże. To, że dzisiaj ktoś odpadnie, kto będzie wyrzucony przez mafię, więc wiemy, że na pewno ta osoba nie była. Nie jest powiedziane, że mafia nie wyrzuci kogoś od siebie. Może być tak, że na przykład Frizu jest w mafii, no, i wyrzucam dzisiaj. Pierwszym, niebezpiecznie bardzo wyrzucać mafię w pierwszym... Mój plan był prosty. Chciałem z tą czwórką osób pogadać, żeby po prostu być bezpiecznym. To był mój cały plan. Wśród naszej czwórki i czwórki jest na 100% jeden mafiozo. Chciałbym, skoro rozmawiałem już z mafią, no, żeby powiedzieć jedną ważną rzecz. Z naszej trójki nikt nie może odpaść. Czy mafia sobie zdaje z tego sprawę? Bo jeżeli ktoś z nas odpadnie z naszej trójki, to jest 50% nie, no, szans... to jest genialne, ale nie odpadniemy. To jest 50% szans, że jeżeli ja odpadam, to że ty albo ty. Ale mafia nie gra przeciwko sobie. Rozumiesz, mafio? Rozumiesz, mafio? Rozumiesz, mafio? A ja uczestniczę w tym? Ty tu jesteś, bo ty mogłeś fejkować i ty jesteś też mafią. Jeżeli ty byłeś mafią i ty fejkowałeś, no to wtedy jesteś mafią. To wtedy możemy odpaść. Wystarczy, że jakby ty usłyszałeś na przykład trzech obywateli, a powiedziałeś po prostu, że jest jeden mafia. Wystarczy tyle. No mogę, obstawiam, że nie. On nie skłamał. Są dwa scenariusze. Jeżeli z naszej grupy ktoś odpada, jeżeli z naszej ktoś odpada, to podejrzenia, nie mówię, że ty jesteś, ale podejrzenia spadają wtedy na ciebie. Więc to też jest taki scenariusz, że mafia może kogoś z nas wyrzucić, żebyśmy myśleli wszyscy, że to ty jesteś z mafii. To jest tak może być. To jest giga smart.
I to zrobiłby tylko taki mafioza jak ty. Ja już zaraz powiem wszystkim, jak to się skończy, jeżeli tak. Tu wśród nas jest mafia. Umówmy się. Ej, więc nas nie wywalajmy. Gotę zostawcie biednego, no zostawcie go. Zostawcie ale go. Ale ja nie mam nic wspólnego. Pomysł był taki, żeby tą osobę, która potencjalnie jest tą osobą z mafii, jakby dobić właśnie do ściany i wymusić na niej to, żeby Karol przyszedł do następnego odcinka, przy okazji zostawiając Robsona w programie, bo robi content. Karol wziął z tej intrygi, żeby przedstawić nam, co zrobić. No tak, on nie chce odpaść, Karol. Ale ty, Karol, powinieneś wiedzieć, że on, nawet jeżeli jest z mafii, to on jeszcze się nie poznał z mafiozami, więc po co miałby dawać w sumie podejrzenia na jedną osobę, na przykład na Postiego, bo powiedział w Postiego, jak on nie wie, czy on też nie jest z mafii, rozumiesz? Zobaczcie, jakby mu wujas powiedział, on mówi, dobra, powiedz mi wujas, Kasia, Posti, Karol, on mówi, jeden mafiozo. I on mówi, o kurde, tam jest mój jeden ziomal, bo ja też jestem z mafii. To ja nie mogę z tej trójki dać, bo oni będą go podejrzewać. Czekaj, czyli ty bierzesz w ogóle pod uwagę, że on jakby powiedział trzy osoby, a w ogóle mógł sprawdzić inną. Fris myśli o rzeczach, których ja bym nie wymyślił. Że jeżeli jest z mafii, to dostał trzy osoby, jeżeli była mafia. I mógł być scenariusz, że to zmienił, żeby nie dać na swojego, żeby nie oskarżyć swojego mafiozę. Więc jeżeli on jest z mafii, no i nie ma wśród nas mafii. Powiedz tak, nie pomyślisz tak jak ja, bo ja tak bym nie pomyślał. Ej, dobra, umówmy się, dobra? Ja się mogę umówić. Nie wyrzucamy naszej czwórki. No, kogoś tam wydupcmy tam innego. Posty, mafioza. No, mów się. Przyklepujesz? No, wyrzucisz nas? Nie, ja nie wyrzucę. Przybiłem. Fakt. Dobra. Pamiętajcie, kamery to mają, czy jak ktoś będzie giga... To już jest, wiesz, że okej, my siebie możemy okłamywać, bo tutaj mamy zero zasad, to jest mafia, ale widzów nie można okłamać. Bo okłamać nas to nic, ale okłamać widzów... Ja wiem, jak on pi***li. Jezu, k***a. Mi się twarz nie zamyka. Ale on mi mózg zgrzał dzisiaj w tym odcinku, co? Nie, Jezu. Lincz, ej, umówmy się, lincz dla osoby, która... A ja myślę, że Fris jest w mafii, bo za bardzo się mu spodobało, jak Mortalcie przejął grę i chce zrobić to jeszcze bardziej niesamowicie, nie? A? Okłamie. Okłamie. Złamie pakt. W tym pakcie. Ej, dobra. Wiecie, ja nie mówię, że to jest jakieś super, że to jest super złe, bo to jest jego kanał, nie? Na koniec dnia. Ale właśnie chyba spoko jak w takich, że jak na swoim kanale nagrywasz taki program, gdzie teoretycznie jesteś na równych zasadach z innymi, to nie wiem, czy to jest takie idealne, nie? Bo on jakby spoko, wiesz, jest prowadzącym i tak dalej, wiesz, poddymia, patrzy jak zrobić content, ale jak jest jednym z uczestników, to wiesz, nikt mu nic nie powie, wiesz, nikt mu nie powie, ty zamknij mordę, bo już się nie da cię słuchać. No wiesz, bo to on go zaprosił do tego programu. Ale jeśli on, wiesz, w takim jakby równym programie występuje przez 90% czasu, takie to jest... Ej, dobra! Dobra! No i dobra, wszystko wiemy, tak? I wiesz, nie chodzi o to, że wiesz, że ja coś do niego mam, nie? Żeby ktoś sobie tutaj źle nie pomyślał, tylko kurwa, po prostu tak, jak jest względna neutralność, jest spoko. Jakie to było głupie. Ja coś czuję, że Fausty dzisiaj wyleci. No, bo mnie wyrzucisz. Ja nie wyrzucę, bo ja nie wyrzucam. Nie, to najśmieszniejsze będzie, jak końcowo każdy, że jest mafii. Będzie najbardziej zabawne w tym wszystkim. Znaczy, być mafii to jedno, a dać słowo to drugie, nie? No dokładnie. A wy daliście słowo sprzedajni. Wiecie co? Bardzo było widać nerwowe zachowanie Kasi i Postirola, bo Fris od razu zaczął rzucać na nich podejrzenia, a oni bardzo to odbijali na niego i też próbowali rozsiewać wątpliwości dookoła na innych. Jeżeli to, co mówił Mandzio, ma sens i rzeczywiście to była podpowiedź dla nas, no to ewidentnie wskazuje na to, że Posti jest z mafii, bo ma w dwóch miejscach się pokrywa. Ale nikt nie powiedział, że... Ale nikt nie powinien z waszej czwórki różnej dzisiaj wylecieć w takiej sytuacji. Tylko osoby z listy mogą wejść do środka budynku. To była jedyna informacja. Jakbym jutro na liście pojawi się jedna z czterech osób. Tak jak Paulinka w zeszłym sezonie oszukała Frania i pokazała mu wiadomość, że do chłopaka, tak ja pomyślałem, że ej, każdy na pewno chwalił się swoim gdzieś tam bliskim, czy jest z mafii, czy nie. Patrz, gadam z Werką, napisałem, że jestem obywatelem. Żebym ją okłamał? Ja też widzę, napisałam, że jestem obywatelem, myślisz, żebym ją okłamała? Ja też napisałam moim. Nawet ci pokażę. Szybko skonfrontowałem najbliższe sobie osoby. Ej, Posti, pokaż telefon. Czemu? Daj sobie poprzeglądać w telefonie coś. Sądzisz, że zacząłem wypisywać do ludzi, że jestem z mafii? Pokaż dopisać do Patryka na przykład. Stary, konwę z Patrykiem? Nie mam żadnej wiadomości z nim dzisiaj. A z dziewczyną swoją? Kurwa, a może nawet ci pokażę. No to nie, patrz, Posti. Szybko napisz mi.
że aha. Ej, no, ale ej, to jest. Ej, to jest trochę exploit gry. No z Patrykiem nie mam żadnej. A z dziewczyną swoją na... A może nawet mi... Czemu ją zblurowali? Ej, zrobiliśmy exploit gry. Wiemy, że post jest mafią. Ma jaką fazję? Jakiegoś epeta miała, czy co? Obywatelem i potem ogarnienie Patryka Daily. Nie mam żadnej wiadomości stać. Żadnej wiadomości nie ma! No nie mam. Post jest mafią, ale łatwo! Ale czemu? No stary, bo nie chciałeś jej pisać, żeby... Przecież nie mieliśmy telefonu pół dnia, stary, ja nie będę do niej dzwonił dopiero dzisiaj. O, jakoś ja, Kasia i Fausty mieliśmy czas, żeby napisać. Ty jesteś niesamowity. Ale dowiedziałem się też, że Posty żadnej wiadomości nie wysłał. I mam w tym momencie na Postiego już 3 dowody. Ej, dobra, ej, nie. Ej, tak szczerze? Posty jest mafią na stawadze. A ja właśnie myślę, że działa tutaj w ogóle ta odwrócona psychologia i dostaliśmy na tacy to. Potwierdził się w dwóch tych. Nie napisał nikomu, że nie jest z mafii, że jest obywatelem. Ej, dobra, Posty, chłopie, ale ci rozgryźliśmy, stary. Jest to tak łatwa jest ta gra? Karol stwierdził, że przez to, że nie napisał. A ja powiem tak, to by się potwierdzało z tym, bo Mortalcio musi wiedzieć, kto jest z mafii. Jeśli dawał kartę impostora, bo sobie wybierał, nie? Więc no po co miałby do swojego ziomka pisać, że jest z mafii, jakby ziomek wiedział, że jest z mafii? Całem mojej dziewczynie, jaką mam rolę, to że jestem w mafii. Dobrze, mamy pakiet dzisiaj i tak Fausty wylatuje, więc Posty, wiesz co robić. Tym bardziej teraz powinien zachować klasę. Jak już się odkryliśmy. A znaczy, z mojego doświadczenia też takich tych, to pierwszego dnia to my gówno wiemy. Jak potem obejrzymy odcinek, to powiemy o ale nie, tak było w dwóch sezonach, ale w tym my już wiemy. W tym my już wiemy, że Posty jest. Zaraz będą obrady mafii, idzie tam Posty, Blołek i jeszcze jedna osoba. I Blołek na impostorze, dlatego taki obstrany cały czas. Koniec gry! Ale... Rozgryzione! Jak tak sobie o tym myślę, no to nie ma opcji. W zeszłym sezonie było tak samo, że na Kacpra Błońskiego były dwa dowody i on był rzeczywiście z mafii. Mamy dwa dowody na Postiego, on musi być mafiozą. Dzisiaj było wasze pierwsze zadanie. Jak was słucham, to są już pierwsze intrygi, pierwsze podejrzenia. Jutrzejszego dnia nie przejdą wszyscy i teraz odbędą się obrady mafii. Mafia zdecyduje, kto z was opieści program. Z tym ziomanem zrobiliśmy pakt, on mnie dzisiaj nie wywala. Także, ej, nie, mam nadzieję szczerą, nie, że skoro w mafii są trzy osoby, to te dwie inne stwierdzą, że w ogóle cię niezależnie temu tej czwórce. Jakby w ogóle walić tym papak. Bo wtedy grają wtedy przeciwko sobie. Pamiętajmy, że wiadomo, kto to zobaczy. Ludzie będą wiedzieć, kto jest prawdziwy, a kto jest fałszywy. Rozdzieliliśmy wszystkich uczestników na osobne pokoje. Nałożyliśmy im słuchawki douszne i nauszne i zabraliśmy im telefony. Wszystko po to, aby nie mogli wzajemnie dowiedzieć się, kto może być z mafii. Dodatkowo nasi pracownicy chodzą teraz po piętrach i tuką się, aby nie można było zlokalizować, skąd pochodzą stuki. Chodźmy teraz po mafiozę, który zostanie wam dzisiaj ujawniony. Jako reprezentant Mortalcio Industries mam nadzieję, że akurat nie będę w mafii teraz w tym sezonie. No, mam nadzieję, że moja karta będzie... Okej, okay, nie skomentuję tego. Zapraszam. No to byłoby już w momencie ten, ale wiadomo, my to oglądamy, nie? W momencie, kiedy tam z Mortalciem na to... A pierwsze obrady mafii. Musimy pogadać. Dzisiaj zamiast mafiozów za mną siedzi tutaj produkcja. Wy dowiecie się dopiero w kolejnym odcinku, kto należy do mafii, a głos prawdziwych mafiozów, którzy stoją obok kamery, która mnie nagrywa, zostanie podstawiony przez dubbing od profesjonalnych aktorów. Witam was wszystkich, moi kochani. Jestem wam winny trochę wyjaśnień ze względu na to, jak ten dzień dzisiaj wyglądał, ale jest bardzo problematyczny. Mam wrażenie, że sytuacja jest dosyć patowa i jest trochę bez wyjścia. Dlatego jakby streszczę w ogóle, jak wygląda sytuacja, bo zdaję sobie sprawę z tego, no widzowie jeszcze nie wiedzą, kim jesteście. Ja wiem, to jakby reakcja będzie wiadomo na naszym dodatkowym odcinku. Sytuacja jest taka. Dzisiejszy dzień był bardzo intensywny, 16 godzin. Które zawierały w sobie trzy elementy, które sprawiają, że Karol jako najbardziej uparta osoba na świecie bardzo zależy mu na tym, żeby przegadać wszystkich. W zasadzie już bardzo dużą część ludzi przekonał do tego, żeby mnie wyrzucić, więc biorę pod uwagę, że mogę być trochę już spalony. Po pierwsze, mieliśmy sytuację, w której Karol stwierdził, że ej, generalnie piszę sobie do Werki o tym, że jest
jestem obywatelem, a pokażcie wszyscy swoje wiadomości na telefonach. Nie miałem takiej wiadomości, dlatego sobie dopisał, że jest lipa. Co ciekawe, nie miałem takiej wiadomości, nie że miałem wiadomość, że jestem mafią do kogokolwiek i normalnie wiadomości mu moje pokazałem, w których po prostu nic nie było takiego, jakby no. To jest pierwsza sytuacja, która dzisiaj mnie absolutnie zabiła. Przekonali żabę, żebym był w gronie osób sprawdzonych. Powstała lista 3 podejrzanych osób, na której jestem ja, Fris i Kasia. No a ta lista pokryła się akurat niefortunnie z dzisiejszą podpowiedzią, którą dostali obywatele, którą dostało miasto jako taką, powiedzmy, wyjściową do dyskusji. No i wyszło na to, że jestem na obu tych listach jednocześnie, dlatego generalnie, no wszyscy są na mnie cięci, jakby moja linia obrony to jest... Tak, a jutro wujek Łuki da mu immunitet, żeby go nie wyjechali, nie? W zasadzie, że no, ale to jest tylko taki przypadek. Dobra, to ja mam pytanie. Znaczy, ja już mam bardzo dobry pomysł, moim zdaniem, jak to rozwiązać, bo czuję, że mam w miarę przeczytaną sytuację, ale ciekawy jestem, bo ty lepiej znasz te osoby. Jak ty czujesz, co ty byś zrobił? Ja uważam, że mnie uratuje teraz faktycznie tylko jakaś przepotężna karta. Zastanawiam się, czy nie lepiej dla was byłoby to rozegrać tak, że no, w jakimś sensie się poświęcę trochę dla tej komitywy naszej mafijnej. Na przykład zrobić sytuację, w której ty zrobisz coś takiego, co sprawi, że przybijesz taki jakiś gwóźdź do trumny mojej, co sprawi, że nikt cię nie będzie podejrzewał i jakkolwiek ta mafia będzie miała jeszcze rację bytu. Drodzy domownicy, będę wyczytywał was po kolei i będziecie po kolei sprawdzać swoją skrzyneczkę. Jeżeli w środku będzie nabój, opuszczasz dom mafii. I teraz tak, czego się obawiamy? Obawiamy się, że jutro wieczorem będzie głosowanie, nie ma mocniejszych podejrzanych niż ty. Tak. Tylko mamy kilka prywatnych podejrzeń, których ty się obawiasz, ale ja uważam, że tam nie ma nic mocnego na ciebie. Jutro jest cały długi dzień, jest całe zadanie, podczas którego możemy wrzucić oskarżenia tak naprawdę na kogokolwiek innego. I po całym drugim dniu ludzie nie będą już pamiętać, że dzień wcześniej wieczorem chcieli wywalić ciebie, bo będą podejrzenia latać we wszystkich i na pewno coś się wydarzy, że pojawi się więcej podejrzeń. Mamy jednego tryharda, który wam sprawdza telefony, gdzie mogła być wiadomość na przykład do kogoś, że jestem mafią, więc niezależnie co się wydarzy, trzeba go wywalić jak najszybciej, bo będzie robił tego więcej. I teraz... Kasiu, otwórz swoją skrzyneczkę. Jak tam, Kasia? O, jestem pierwsza, to na pewno nie mogę być ja, nie? No, nie wiem. Super, ale nie wiadomo, czy tak super. Jeżeli ty i tak jesteś spalony, to kto się na ciebie najbardziej uwziął? Freeze. Jest dwóch liderów opinii. Jest Żabson i Freeze, bo najwięcej krzyczą i najwięcej ciągną za sobą ludzi. Freeze już... Dobra, ktoś mówi k***a liderów opinii, to jest Gimper, k***a siemano, no. Nie no, daj spokój. Kto k***a używa słów lider opinii? Nie no, k***a, daj spokój, stary. Jest pewny, że ty jesteś w mafii, żaba ma to w dupie i jara zioło, to nie wejdzie. Żaba ma to w dupie i ciśnie bekę. Plus Freeze jest nie do przegadania i czuje, że jak on nie wyleci, to ty jutro lecisz, bo on na ciebie nakręci narrację, a jak on wyleci, to mamy jakąkolwiek szansę przegadać innych. A jak będziemy czuli, że jest źle, to i tak cię wrzucimy pod autobus, skoro jesteś już z tym pogodzony. Zobacz, jak on to nam otwiera potencjalną narrację. On wszystkich chuj przekonywał, że to ty jesteś z mafii. My teraz wracamy i oni mówią, o, no to na pewno jest Posti. No ja mówię, ale czekajcie, przecież to jest bez sensu. Dokładnie właśnie to by zrobiła mafia, żeby Postirola wrobić. Posti, otwórz swoją skrzyneczkę. No, Posti nie odpada, bo jest z mafii. Jezu, jakby. No właśnie. Jakby Freeze odpadł, to byłoby tak. Sytuacja jest o tyle problematyczna, że jeżeli ty tak zrobisz, a okaże się na przykład przy jakimś sprawdzeniu kartami, że na przykład ja faktycznie jestem z mafii, to to, że ty stary... To ty wylecisz, to jest okej. Ale to, że ty mnie obroniłeś stary wtedy... Nie, ale ja cię nie będę bronił, broń Boże, błagam cię, będę ostatni. Dzisiaj wieczorem my nie musimy dojść do żadnych wniosków. Oni mogą pójść spać z wnioskiem, że to ty wywaliłeś Freeza, albo niech se myślą. My mamy czas do jutra, do wieczora, bardzo dużo czasu, na to, żeby się pojawiło mnóstwo nowych wątków. Tutaj stoi wujek uśmiechnięty, który nam wrzuci jakieś karty i namąci. I teraz, jak przez 24 godziny nie masz Freeza, bo jest zabity, więc mu zamykasz usta i nic nie powie, to w ogóle zupełnie inaczej prowadzisz całą narrację. Też mi się tak wydaje. Zobacz, jak on dominuje ten program i całą narrację i wszystko, co się tutaj dzieje. Naruciak, bardzo proszę, jakbyś mógł otworzyć swoją... Tylko nie żab, proszę, tylko nie żaba. Kury, otwórz swoją skrzyneczkę. Po to, żeby raper... Jest git, spokojnie. Zostaje! I teraz na Żabsona moim zdaniem możemy wpływać i go kontrolować, przynajmniej częściowo, bo on jest goofy, przynajmniej tak powiedział. Ja mam wrażenie, że on jest w tym szczery. Jakby był mafią, to bym uwierzył, że to gra, ale on jest szczerym, goofy obywatelem i on jest wspaniały. A Freestrike harduje, przegląda tam telefony i kręci jakąś swoją narrację, żeby wygrać. Tak, i on jest niebezpieczny właśnie przez to, że w ogóle się posuwa do tego, żeby przejrzeć ci telefon. Tomek, otwórz swoją skrzyneczkę. Oho. Wszystko gra, Gimpson na CS-ie. Bombside A. Git.
Kogo jeszcze sprawdzał Żaba? On sprawdzał Freeza, ciebie i... Żaba sprawdzał Freeza, mnie i Fusialkę. Wywalenie Freeza nam daje najwięcej zamętu możliwego, bo ludzie się tego w ogóle nie spodziewają. My zaczynamy mówić, ej, to co, czyli Postirol i Fusialka są? Więc może można na Fusialkę, a może Żabson kłamał? A może tam nie było mafiozów i wyleciał obywatel, który za bardzo zaczął kogoś podejrzewać? A może Posti go wywalił? W sensie ilość oskarżeń, które mnożymy, robi się strasznie duża. Ale podoba mi się też to... Ja no jak kartami wyciągną Postiego z... Jak jutro Posti mnie poleci, to bez sensu, stary. To za duże handicapy tej mafii dają. Zagrałeś jak gówno, to wychodź z programu i siemano, nie? Czy rozbijemy tę jego bańkę, której on był taki pewny, że teraz tego nie ruszą, bo to byłoby głupie i ludzie w ogóle zaczną podważać to, co on mówi. I to jest super, a to, że mu utrzemy nosa, to swoją drogą, bo zasługuje na to dzisiaj. Ja szczerze, jeżeli ta decyzja wpłynie na to, że potem nie potoczy się najlepiej, to trudno. Uważam, że Karol na to zasługuje, ale mimo wszystko też uważam, że to jest dobra decyzja. Bartuś, otwórz swoją skrzyneczkę. Na koniec będzie. Bloek, bardzo proszę, abyś otworzył swoją skrzyneczkę. No tylko też jest temat naszej intrygi, którą ugadaliśmy. No? Bo ja przyklepałem, że nie będę głosował na Karola. No to co? To nie zagłosujemy. Ty nie musisz. A mi się podoba ta decyzja, bo ona chaos zrobi. W sensie tam na dole się rozpęta piekło. Aga, teraz ty otwórz swoją skrzyneczkę. Ej, dobra. Zaczynałam. Ja nie uważam, że nie podpadłam. Nie ukrywam. Czyścioch. Już nie będzie takiego mocnego zawodnika, który przekabaci ludzi na swoją stronę. Jest zbyt niebezpieczny. No też ten Freeze, tak w trosce o was, już bardziej mam wrażenie, że on jest taką osobą, że jeżeli jutro pojawią się karty od gospodarza, w ruch pójdą. Zagadę zakręci, tak. Zdominuje po prostu tą sytuację, że on użyje i tak ją tak, żeby potwierdzić wszystko to, co on mówi, a niefortunnie ma rację. Więc... Dokładnie. I on jest teraz liderem opinii, który dobrze kmini, więc wolimy mieć Żabsona, który nie najlepiej przekminia, ale jest fajnym ziomkiem. No dobra, słuchajcie. To głosuj Posti tak, jak ty czujesz. Ja się będę trzymał tego mojego paktu, dlatego ja głosuję na Postę. Bardzo fajne, ja głosuję na Freeza. Ja też głosuję na Freeza. No i co złego, to nie ja, także Freeze, żegnamy cię, cześć. Albo ty, albo ja. Fausti, otwórz swoją skrzyneczkę. O nie! Karol, dobra. Otwórz swoją skrzyneczkę. No to słuchajcie, ja bym chciał bardzo podziękować, bawiłem się świetnie. Do zobaczenia. O nie! Co? I pewnie zostanie w programie, a powinien spakować mandżur i wydalać z celi, nie? Spoko, tylko za bardzo krzyczeli. Nie no, Gimper 100% stary, no. Jakieś te chyba takie jakieś przyruchy, lider opinii. No. Ale spoko, no źle się nie ogląda, nie?